Znajdujemy się na boisku w Krzywdzie. Co tu się dzieje? Po raz czwarty organizujemy gminny Dzień Dziecka z okazji Dnia Dziecka. Dlaczego dzisiaj, a nie 1 czerwca? 1 czerwca mamy wielką uroczystość oddania świetlicy wiejskiej w Fiukówce i my zawsze organizujemy taki codzienny dzień dla naszych dzieci z całej gminy i ten Dzień Dziecka jest bogaty w atrakcje. Zarówno rozgrywki sportowe, różnego gry, zabawy, są firmy, które są instytucje, jak również inne osoby, które bawią nasze dzieci od maleńkich, od przedszkolaków po do klasy szóste, bo tu są tylko Dzień Dziecka szkół podstawowych. Natomiast wspólnie z zespołem szkół w Razoryżu Szkoły Ponadgimnazjalnej organizujemy gimnazjadę. Tam jest 10 raz, natomiast tutaj jest 4 raz organizowane Dzień Dziecka gminny. Pierwsze, co dzisiaj można pochwalić, to że pogoda wytrzymała, a wiemy, jak wczoraj było fatalnie. Dzisiaj zasięgałem informacji od dzieci, czy im się podoba, czy jest dobrze. Powiedzieli, że bardzo dobrze i staramy się właśnie co rok zwiększać atrakcje. Początkowo było parę zjeżdżalni, dzisiaj już jest kilkadziesiąt, już 20 parę różnych zabaw, różnych form. Różne są zabawy, gry sportowe, które organizują i przygotowują nauczyciele wychowania fizycznego. Również na scenie występowały zespoły ze szkół podstawowych, bawiący swoich koleżanki i kolegów. I również jest wiele atrakcji, jeszcze oprócz różnego rodzaju konkursy. Do tego każde dziecko otrzymuje bułeczkę, otrzymuje kiełbaskę, otrzymuje napój, jak również ma jeszcze możliwość zakupu sobie jakiegoś upominku w postaci straganów, które są na dzisiejszym festynie. Do marynarki ma pan przypiętą odznakę, Szeryf Praw Dziecka. Skąd ta odznaka i kto ją przyznał? Znaczy, to jest dla mnie bardzo wielkie wyróżnienie. Otrzymałem ją od najmłodszego pokolenia, od najmłodszego społeczności naszej gminy, od dzieci. Nadane to zostało przez najmłodsze pokolenie, przez UNICEF. I jestem, jakby powiedzmy, szeryfem praw dziecka, czyli dla mnie to jest wielkie wyróżnienie, bo dostać wyróżnienie od tych, o które dba każdy rodzic, społeczeństwo, władze zarówno rządowe, jak i samorządowe, a takie wyróżnienia dopiero pierwszy raz w Polsce są nadawane. I dla mnie jest to bardzo wielkie wyróżnienie, że dostałem i otrzymałem to wyróżnienie od dzieci, od tego najmłodszego pokolenia, czyli jest to pokazane, że jednak staramy się ich prawa tolerować, spełniać i poprawiać bezpiecznie, jak i coraz lepiej, żeby było w gminie. A chyba z tego wynika, że tak bez kozery nie otrzymałem tego wyróżnienia. Thank you.